I don't want friends, I want my life in two. Waiting to get there, waiting for you. Starsi ludzie są uroczy. Takie stwierdzenie wędruje nam do głowy, gdy widzimy tak przyjazne twarze jak ta Donzela Owensa Juniora. Automatycznie nadajemy starszym osobom cechy niewinności i tkliwości. Oceniamy ich jako sympatyczne oraz czarujące osoby, może poza starymi babami plującymi jadem? A ich wiek tylko wskazuje na to, jaka baza wiedzy i ciekawych historii w nich drzemie. Czy zawsze powinniśmy zakładać z góry, że starsze osoby są tak delikatne i niewinne? Nie. Przez swoją ponad 10-letnią karierę w internecie Donzel, lub posługując się jego pseudonimem z YouTube, Plasma Master Don zebrał na swoim koncie ponad 500 tysięcy subskrypcji, choć w obecnej chwili liczba ta zmalała do 440 tysięcy. Co takiego ciekawego jednak wyróżnia Plasma Master Dona, że postanowiłem poświęcić mu jeden z odcinków? Już wam odpowiadam. Wstęp tego odcinka idealnie podsumował to, jakimi epitetami posługiwała się publika Dona, opisując go. Uroczy, słodki, niewinny, zniewalający, podnoszący na duchu, przynoszący uśmiech na usta, cudowny głos. Lista komplementów rosła jak szalona i wydawałoby się, że szybko się to nie zakończy. Plasma podbił serca widzów. Jego głównym pomysłem na filmy były vlogi m.in. ze spacerów z psem, otaczającego go życia czy z nagrywania zaskakującej pogody. Największą sławę dostał jednak za sprawą filmów, w których coverował znane i popularne piosenki. Nie jest to słodkie? No, było. Było do czasu, kiedy jeden z użytkowników Reddita nie znalazł Dona w rejestrze osób skazanych za przestępstwa seksualne. Data aresztowania przypada na 19 sierpnia 2019 roku, a w opisie przestępstwa widnieje wpis Sexual Imposition, co oznacza przestępstwo seksualne, w którym musiało dojść do naruszenia nietykalności cielesnej drugiej osoby. Jako ofiarę widzimy wpisaną Juvenile Male, co oznacza nieletniego chłopca. Nie wiadomo jednak, o jaki dokładnie kontakt seksualny chodzi i w jakim wieku był nieletni. Może to być zarówno 8, jak i 17 lat. Nie jest to jednak ważne przy skali problemu, jaką jest napaść. Przez całą swoją karierę Don musiał kryć swój pociąg do nieletnich, jednocześnie z nimi korespondując, śpiewając dla nich piosenki, czy nawet nagrywając im filmy z życzeniami urodzinowymi. Wyrok okazał się śmiesznie nic nieznaczący. 30 godzin prac społecznych i wpis do rejestru. 4 dni po wypłynięciu materiału na światło dzienne, czyli pod koniec 2020 roku, a dokładniej mówiąc po staniu się wiralowym newsem w Ameryce mówiącym o tym, że rok wcześniej Don dokonał napaści, ten zrezygnował z kanału, tłumacząc się problemami zdrowotnymi. Na kogoś, kto ma 73 lata, to było całkiem do przewidzenia, aczkolwiek zaczęto doszukiwać się więcej i powstała swego rodzaju nagonka oraz publiczny lincz na Owensa, podczas gdy tak naprawdę ciężko było znaleźć coś dodatkowego, co oskarżałoby Dona. Poza jednym blogiem utworzonym w 2018 roku, który opisywał, że lata wstecz Plasma Master Don zapłacił $1600 nastolatkowi za seksowny pokaz na Skype, w okolicy najprawdopodobniej 2012 roku. Nie jest to jednak potwierdzone w żaden sposób niż słowami samego zaaferowanego, a wyszło to też znacznie później niż te pierwotne oskarżenie. Finalnie Don umiera dosyć szybko, bo w grudniu 2020 roku, rok po aresztowaniu, a zaledwie miesiąc po wypłynięciu całości materiału oskarżającego go. Ostatnie chwile swojego życia Plasma Master Don spędza na obserwowaniu, jak jego kanał na YouTube wali się na łeb na szyję, a ludzie obrażają go w komentarzach, jednocześnie wypominając mu kryminalną przeszłość. W zaledwie chwilę z przyjemnego, uroczego starca stał się napastującym starym oblechem, którym w rzeczywistości był. Ludzie zbyt pochopnie ocenili Donzela jako niewinnego. Starzy ludzie przeżyli swoje życie i to tyle. Wiek nic nie zmienia i kryminaliści też się starzeją. Spójrzcie na mój poprzedni film o Davidzie Parkerze Rayu. On też był uśmiechniętym starszym panem. Wiek nie powinien być wyznacznikiem ani wymówką w momencie, gdy mamy do czynienia z przestępcą.
I tak jak fałszywie Plasma Mastodon został oceniony, tak też finalnie sprawiedliwie osądzony. Czarne serce.